Słuchasz podcastu i tu się nie zgodzę, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu i tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi mój mąż Michał. Cześć, witam wszystkich, który od zawsze jest człowiekiem korporacji. Jeśli tak jak my lubisz rozkminiać tematy zawodowo-biznesowe, poddawać wątpliwość zasłyszane zasady czy obiegowe opinie i nie boisz się nie zgadzać z ekspertami, zapraszam do słuchania dalej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o temacie Bardziej związanym z branżą Agnieszki, tak ściśle. Zaskoczenie. <laughs> Zaskoczenie. No, czasami są takie bardziej ogólne tematy, a czasami takie bardziej, bardziej związane z architekturą, i to będzie ten z tej drugiej kategorii. Mhm. Mianowicie porozmawiamy sobie o błędach w procesie projektowania, i mamy tu na myśli proces taki biznesowy czyli organizację. No, Już chciałam powiedzieć, że dobrze powiedziałeś, ale no, biznesowy to trochę dużo powiedziałem. No, generalnie proces projektowy z, z całą komunikacją z klientem, nie tylko siedzenie i robienie projektu, tylko też ta otoczka organizacyjna. No tak, no, o to mi chodziło właśnie, że nie, to tak, no, okay, że nie stricte takie czysto techniczne rzeczy, tylko też tak sporo organizacji. Mhm. No Chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj o tych błędach, które sprawiają, że albo robimy potencjalnie więcej błędów w projektach, albo potencjalnie one dłużej trwają, albo są po prostu chaotyczne. <noise> Więc myślę, że będzie to mega przydatne. To będzie jeden z tych takich bardziej merytorycznych niż pogadankowych odcinków, chociaż na pewno jak się rozgadamy, to też pogadanka będzie. Jeszcze nie wiemy, jakie dygresje tutaj padną. Tak. Ale niewykluczone, że będą. Tak. Rufus właśnie nadstawię fujarę do misia. Brzuszek nadstawię. Ten Wewnętrzną stronę utka. No dobra, lecimy. Pierwszy błąd, jaki widzę, to jest brak takiego wychodzenia w przyszłość, jeżeli chodzi o myślenie o procesie projektowania wnętrz, mianowicie takie podejście, że wszystko robimy tu i teraz i nie zastanawiamy się, co będzie potrzebne. W następnym kroku. I tutaj mam parę pomysłów na to, jak to ogarnąć, i myślę, że jak zacznę omawiać te problemy i pomysły na ich rozwiązanie, to dokładniej zrozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby na każdym etapie zastanawiać się,. Nad tym, co w etapie kolejnym lub jeszcze późniejszym będzie nam potrzebne, jakie informacje, jakie decyzje itd. i tak dalej, i wybiegać z tym w przyszłość i to zbierać w tych momentach, w których dla nas to będzie najbardziej wygodne. Być może dużo za wcześnie by się wydawało, ale żeby te informacje. Nie wiem, dane, wymiary, czy cokolwiek innego czekały na swoją kolej, a nie było tak, że na przykład potrzebujemy jakiejś informacji. Na już, na wczoraj, bo już mamy deadline i się okazuje, że musimy na nią czekać trzy tygodnie, nie? Albo nie wiem, mamy się dowiedzieć od dewelopera, ale wszyscy ludzie od dewelopera mają urlop, do których mamy numery telefonów, no i za cholerę nie jesteśmy w stanie dostać tej jednej informacji, której nam brakuje, nie? Także już zaczęłam. Trochę spoilerować z tym deweloperem. Pierwsze, co Wam polecam zrobić, żeby nie popełniać tego błędu i żeby jednak wybiegać w przyszłość, tak organizacyjnie, to jest już jak zaczynacie projekt, zanim jeszcze będziecie potrzebowali tych informacji, na samym początku wysyłać maila do dewelopera tudzież uzyskiwać te informacje bezpośrednio od klienta, jeżeli na przykład mamy. Dom jednorodzinny w budowie, czy cokolwiek takiego, ale chodzi mi o informacje typu wygląd okien wewnątrz, lokalizację skrzynek, jeżeli nie dostaliście takich rzutów. Właśnie te rzuty z instalacjami od dewelopera, bo to rzadko, kiedy klienci o to proszą, zazwyczaj dysponują tylko kartą mieszkania, czy tam ogólnie tym rzutem mieszkania. Natomiast bardziej szczegółowych informacji często nie mają, więc o to trzeba jeszcze dopytać. Jak drzwi wyglądają, okna to już powiedziałam, czy na przykład parapety są wliczone w wyposażenie mieszkania, czy też, mimo że okna nie dosięgają wszystkie do ziemi, to deweloper nie zamierza robić tych parapetów, więc my musimy je zaplanować. Warto zapytać o wentylację no, o wiele takich rzeczy, które. W momencie, jak nie jesteśmy w stanie wejść na inwentaryzację lub jesteśmy w stanie, ale jeszcze tych rzeczy nie widać, bo wchodzimy na inwentaryzację zbyt wcześnie, żeby na przykład drzwi wejściowe były zamontowane, no to wtedy naprawdę warto takie rzeczy wiedzieć, żeby no, móc sobie odhaczyć, co mniej więcej z klientem chcemy z tym zrobić. Czy będziemy oklejać te drzwi, czy, czy będziemy jakoś inaczej kombinować, czy one nam będą pasować, czy klient się upiera... Na to, że na przykład te drzwi mu się podobają, mimo że tego koloru nigdzie więcej nie ma, więc musimy go jakoś wkomponować. No to są wszystko informacje, które mogą się wydawać mało istotne, żeby o to walczyć już na samiutkim początku, ale rzeczywiście, szczególnie w kontekście jakichś skrzynek, jakichś rewizji, jakichś niespodzianek konstrukcyjnych, no to warto, warto wiedzieć. Czyli generalnie warto mieć taką listę rzeczy, o które trzeba się dopytać danej osoby, tak? Czyli lista rzeczy, które potrzebujemy wiedzieć od tam dewelopera, potem lista rzeczy, którą potrzebujemy wiedzieć, nie wiem, jak tam klient wybrał, co jeszcze tam może. Ale rzeźbisz. Rzeźbię straszliwie, <laughs> bo się na tym nie znam. <laughs> Generalnie musimy <laughs> mieć w głowie, albo na papierze, albo na komputerze listę rzeczy, którą musimy wiedzieć zanim przystąpimy do projektu. I, I do tych rzeczy kto jest nam w stanie udzielić tej informacji. No to już zależy od tego, czy jest nieruchomość od dewelopera, czy z drugiej ręki kupowana, czy budowany dom, na jakim jest etapie, bo wiesz, czasem mm -hmm. jest tak, że klient wie wszystko, a czasem jest tak, że jest jakiś kierownik budowy i chociażby o wysokość wylewki trzeba jego zapytać, nie, bo klient nie wie. Także no, mm -hmm. nieraz jest tak, że klient zbiera te informacje i przekazuje dalej, a aczkolwiek na przykład z deweloperem ja wolę sama dopytać, żeby nie było, a wiesz, głuchego telefonu, nie? Mhm. Także, także no, to nie chodzi o to, żeby sobie gdzieś tam zapisywać, kto co wie i według tego iść, bo to będzie bardzo zależało od paru czynników, ale chodzi generalnie o to, żeby nie czekać z dopytywaniem o pewne informacje w momencie, jak już one nam są potrzebne. Czyli na przykład, ok, rysujemy już dokumentację techniczną i nam się przypomina, że jest jakaś skrzynka i się zastanawiamy, czy gdzie ona jest, jakie ma wymiary, czy ona wystaje, czy jest podtynkowa i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo chyba wypadnie w szafie, ale w sumie to nie wiadomo. Tylko trzeba o tym się dowiedzieć na początek i wokół tego trochę zaprojektować tą przestrzeń i wiesz, i efekty tego projektowania będą na dokumentację, nie tak, że siadamy do dokumentacji i nam się przypomina. O to właśnie w tym punkcie chodzi, żeby nie było tak, że nam się coś przypomina, <grych> że tego potrzebujemy, tylko, żeby jak najwcześniej zbierać wszystkie informacje, które mogą nam się przydać w dowolnym momencie projektu. Bo wtedy łatwiej nam hmm. będzie ominąć jakieś błędy, jakieś takie syfy, które wychodzą. Gdy wydaje nam się, że teraz jakiś fakt nie jest istotny, na przykład te skrzynki elektryczne czy cokolwiek innego, więc się tym nie interesujemy i sobie myślimy: Dobra, no to wtedy będę się tym martwić, a okazuje się, że jak zaczynamy się tym martwić, to trzeba się cofnąć do poprzedniego etapu i się zastanowić, okej, okay, no ale jak to zabudować, bo na przykład klient zapomniał o tym, ale chciał, żeby to było zabudowane, a my w ogóle zapomnieliśmy, że istnieje coś takiego, więc no nagle trzeba jeszcze zaprojektować jakiś element, którego nie było, a już czas na to minął. Mhm. No i tak jak wspomniałaś, to na pewno oszczędzi też czas. Tak, tak, no bo takie cofanie się do różnych etapów i zastanawianie, okej, okay, a co my tutaj w ogóle ustaliliśmy i czy w ogóle to przewidzieliśmy, zajmuje sporo czasu. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o dwóch innych sytuacjach, w których to wybieganie w przyszłość jest bardzo pozytywnym zwyczajem. Mianowicie, ja lubię podchodzić do poprawek wizualizacji w ten sposób. Zauważyłam, zanim wybiegam w przyszłość, że często siadanie do poprawek wizualizacji, Wizualizacji wyglądało mnie tak, że widziałam, że klient wysłał maila, w którym jest tam cała lista rzeczy, które chce zmienić. Więc otwierałam projekt, otwierałam model 3D, otwierałam tego maila i chciałam to wprowadzać. I Absolutnie nauczyłam się, że za każdym razem gdzieś w którymś momencie, niekoniecznie na początku, niekoniecznie to od razu widać, ale gdzieś w którymś momencie jest wytyczna na zasadzie, a co pani o tym myśli? Zastanawiamy się, żeby tak, albo w ogóle coś tutaj nam nie pasuje i nie wiemy co. Wiesz, rzeczy, które są do omówienia, a nie do wprowadzenia, ale mhm. ponieważ dostajesz już całą tą listę. To domyślnie sobie myślisz, okej, okay, no to przeczytam, o co, co dokładnie tam jest, jak już będę to wprowadzać. Tymczasem moja porada jest taka, żeby naprawdę to przeczytać, żeby odpisać na to wszystko i dopiero jak wszystkie wątpliwości będą rozwiane i wszystko będzie doprecyzowane, to wtedy siadać do tego modelu 3D, bo absolutnie nie ma sensu wprowadzać to na raty, bo to w ogóle zajmie więcej czasu wtedy, jak będziemy trzy razy się musieli skupić na tym, że aha, teraz poprawiamy wiski zamiast teraz, dobrze, no a też ta komunikacja będzie czysta, nie? No tak, to się z tym zdecydowanie zgadzam, że lepiej, no właśnie, takiego długiego maila przeczytać. I no, bo tak jak mówisz, zawsze są rzeczy, które, które trzeba będzie doprecyzować, zanim przystąpimy do, do tej faktycznej pracy. Tak, i jeszcze taka jedna uwaga, że jak nastawiamy się na to, że coś trzeba doprecyzować, to też bardzo to sprzyja takiemu podejściu. No nie wiem, jak to nazwać bardziej starannemu. No? Nie jest to dobre określenie, ale piję do tego, że jak pracowałam na etacie, ja nie miałam w jednej z firm w ogóle kontaktu z klientami, tylko szef mi przynosił kartkę z wypisanymi poprawkami i miałam to zmieniać. I część poprawek albo szła w złą stronę, albo nie miała za dużego sensu, albo poprawka była na coś, co kosztowało 10 razy więcej. Więc tak, no miałam taki zgrzyt, że kurde. Jakbym miała dostęp do tego klienta, to bym mu powiedziała, że może nie w tą stronę, nie. Ale przez to, że dostawałam kartkę papieru, a nie możliwość rozmowy z klientem, no to była lipa, nie? Więc po prostu był taki klimat, że no wprowadzało się, no i jak szło to w złą stronę, no to trudno. Mhm. <grafię> nie, więc i mi się to bardzo nie podobało, bo miałam takie poczucie, że z dużą łatwością można by to naprawić, ten błąd w procesie projektowym. Wystarczy, żeby właśnie pokadać z klientem, to naprawdę nie jest trudne. Także tam miałam jakiś taki ból i już nie pamiętam, do czego zmierzałam z tym. No a druga rzecz to jest taka, tak mi się wydaje, mhm. że jeśli właśnie się tak podchodzi, że się okej, okay, dostałem maila tam z listą długą poprawek, no to sesiądę do tego później, jak już będę miał czas na te poprawki, no to wtedy. Przykładowo już tam siadam, o, bo jest, jestem zarobiony i na ostatnią chwilę siadam robić te poprawki, bo się okazuje, że ileś tam rzeczy jest takich niejasnych, mm -hmm, albo nie wiadomo co. Więc robię tak, a to dobra, to zrobię to, co jest jasne, a tamte to, to, to nie wiem, coś tam spróbuję się domyślić, coś tam zrobię. No i w efekcie jest to nie tak dobre, jak mogłoby być i pewnie mm. klient też nie będzie zadowolony, no bo, a, bo tutaj mi chodziło o co innego, a tutaj chciałem tutaj jeszcze ten, dopytać, czy temu uzgodnić, i mm -hmm. tak dalej. No i w sumie do tego zmierzałam z tą swoją wypowiedzią, że jeżeli tak działamy, że dopiero w momencie wprowadzania tych wytycznych, czytamy te wytyczne, no to to, sprawia, że jest większe ryzyko, że potraktujemy te wytyczne jako taką karskę papieru bez żadnego omówienia. Że jak będzie dosłownie jedna, dwie rzeczy, które by wypadało omówić, no ale my w sumie już to wprowadzamy, no to dobra, to już machniemy na to ręką, już wprowadzimy to, co się zapowiada słabo, nie? No to wiesz, hmm, tutaj właśnie no jesteśmy tak. w ten sposób krok bliżej do takiego olewawczego stosunku, że dobra, no już, już, już zaczęłam wprowadzać, niech już będzie, nie? A dobra, tymczasem Wystarczą dwa maile i już będzie wszystko na wyższym poziomie, też komunikacji. Nie? Czy tak jak powiedziałeś, na zasadzie, no dobra, termin mnie goni, ta poprawka nie ma sensu, a klient tak chce, no to no, zrobi. No właśnie, także, także tego warto się wystrzegać, no bo i relacje z klientem <gryw> będzie lepsze, jeżeli nie będziemy tak robić, no i my czasowo będziemy w mniejszym chaosie, jak będziemy takie rzeczy pilnować. No i trzecia rzecz to, to w jaki sposób zbieramy wytyczne projektowe na samym początku współpracy. Tutaj zachęcam też do tego, żeby od razu omawiać jakieś rzeczy bardziej techniczne, jeżeli klienci mają tego typu wytyczne. Czyli na przykład jak chcą, żeby w regale, w biurze zrobić półkę specjalnie na drukarkę, to zapytajcie od razu jakie wymiary ma ta drukarka, niech wam to wyślą. Od razu, a nie jak będziecie rysować mebel, żeby nie było niespodzianek. Bo jeżeli się okaże, że to jest drukarka A2, no to będzie lipa, nie? <noise> Ploter. <noise> Taka tam drukareczka. Tak samo, nie wiem, na przykład jakieś filtry do wody one mogą potrzebować swojego gniazdka. Na przykład jak to się nazywa? Zawsze zapominam. Ten taki rozpieracz w zlewie. Młynek o. <noise> Spierd*** się bardziej podoba. U nas to jest bardzo mało popularne, chyba Amerykanie głównie tego używają. W każdym razie to jest takie, jakby ktoś nie wiedział ze słuchaczy, to jest takie urządzenie jakby w odpływie z lewu, które sieka ten syf, który się wywala do zlewu, nie? Tak ja może to jakieś tam jakieś takie no, odpady. odpady, typu jakieś no. tam resztki, jakieś, nie wiem, po obieraniu warzywa na przykład, on sobie to zmieli i pójdzie to dalej. Tak. Nie rozumiem do końca, czemu po prostu nie można tego wrzucić do śmieci, no ale nie wiem. No, nie wiem, może ludzie są leniwi na przykład. Ale nie, myślę, że może w Ameryce są jakieś inne zasady dotyczące śmieci, wiesz, organiczne. Nie, nie, nieważne, nie rzeźbie nie teraz. W każdym razie są te młynki i one też potrzebują, raz, że potrzebują swojego miejsca pod zlewem i nie zajmują wcale malutko miejsca. A dwa, że potrzebują znowu prądu, nie? I wiadomo, jeżeli w pobliżu jest prąd, no to można tam pokombinować jakąś przedłużkę, zrobić i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jeżeli o tym nie pomyślimy od razu, no to już kaplica. No, ale warto, nie? Trochę od tego jesteśmy, żeby myśleć o takich rzeczach, niestety. Więc warto się dowiedzieć o to od początku, żeby potem przy rysunkach technicznych sobie zerknąć jeszcze raz do tych wytycznych, zobaczyć, co tam było takiego specyficznego, co trzeba uwzględnić na rysunkach, i już wtedy mamy wszystko jak na dłoni. Myślę, że z perspektywy klienta też jest łatwiej, jak on. Podaje nam te wszystkie wytyczne jakby jednym strumieniem świadomości, a nie jest tak, że go pytamy raz na miesiąc: A jakie ma pan wytyczne do elektryki, jakie ma pan wytyczne do tego, nie? Pewnie dla niektórych klientów będzie to lepiej działać, ale ja osobiście wolałabym raz a dobrze się zastanowić: okej, okay, mam odkurzacz samojeżdżący, on potrzebuje miejsca, mam odkurzacz taki pionowy ze stacją, on potrzebuje swojego tam prądu, nie? Tutaj chcę robić segregację na cztery kolory, to potrzebuję czterech takich koszy na pranie, nie, w zabudowie, żeby nie śmierdziało. Mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej. No nie taka burza mózgów, która rzeczywiście dotyczy wszystkiego, a nie na zasadzie będziemy się tym martwić później, a później nikt o tym nie będzie pamiętać. Mm -hmm. Czy też jakieś takie rzeczy, nie wiem, typu liczba gniazdek, na przykład tak, że tutaj chcę sobie w salonie postawić telewizor, ale chcę sobie jeszcze tam postawić, nie wiem, jakieś tam super głośniki i coś tam, więc potrzebuję na to też dodatkowych, dodatkowych wyjść, żeby potem nie kombinować z jakimiś no chociażby. i tak dalej. Dokładnie. Czasem jest potrzebne jakieś gniazdko w podłodze. No, wiesz, różne rzeczy. Takie jak... W podłodze? Ale tak w sensie tak poziomo? Tak, są takie gniazdka. Wow, ale po co? No, to są takie gniazdka wtykowe, więc one są do tego, do czego chcesz. One się na przykład robią wtedy, kiedy o, na przykład, masz open office i nie masz ściany, na której byłoby gniazdko. Okej, okay. ale to dobra, no bo w biurze to kojarzę, że to są takie, że jest taka klapka. No, to to są te gniazda, bo one są zamknięte, żeby tam kurz nie leciał. No właśnie, nie, bo ja tak pierwszy raz to powiedziałeś, to miałem taką wizję, że to jest takie gniazdko jak w ścianie, tylko że zrobione w rozumieniu no nie, podłodze. nie, tam kurz by wchodził w to. <grym> uh -huh. A okej, okay, dobra, to, to, to w takim razie rozumiem. A są. jakby ktoś mył podłogę, to już w ogóle nie. <grym> Chyba <grym> było takie odsłonięte gniazdko. To... Nie, one są zazwyczaj w takich... Um... W takich skrzynkach jakby uchulnych. Tak, tak. No to jest właśnie takie jakby jakby ktoś właśnie jeszcze, jeszcze sobie nie potrafił tego zwizualizować, no to jest taki po prostu schowek w podłodze, mm -hmm. że jest taka klapka, którą się podnosi, a w środku jest ileś tam tych gniazdek. Tak. I tylko stą, spod tej klapki wychodzą tam kabelki. Tak. I jeśli na przykład mamy bardzo duży salon i chociażby sofa, fotele, stoliki i wszystko inne są centralnie, ale chcemy tam jednocześnie dać na przykład jakąś lampę podłogową czy lampę stołową na stoliku, no to tam też jest potrzebny prąd, więc prawdopodobnie gniazdo podłogowe pójdzie w ruch. No widzisz, jeszcze takie tutaj ciekawostki przemyciliśmy w tym odcinku. No. Jesteś pod wrażeniem, że wpadłam na ten open office, zanim ty wiedziałeś, że tak jest? Mm, no. Znaczy to było bardzo, bardzo celne, jeśli chodzi o to, żeby mi wyjaśnić, jak to działa. Odwołałeś się do środowiska, które znam. Tak, no właśnie ty to powinieneś wiedzieć, a nie ja do Wiesz, tego piję. Ja, ja to wiem, tylko tego nie skojarzyłem. No dobrze, przechodzimy do kolejnych punktów. Drugim błędem w procesie projektowania wnętrz jest brak omówienia budżetu na realizację klienta. I ja wiem, ja wiem, w 99% przypadków nie omawia się dlatego, bo klient nie chce, a nie dlatego, że wy nie chcecie. Ale mimo wszystko jest to błąd. I wy wiecie czemu potem jest rozpierdziel. Bo jak klient mówi, że chce w budżecie średnim, to jest duża szansa, że on nie wie, jaki to jest budżet średni. I wydaje mu się, że budżet niski jest średni. Jak wy zrobicie w tym średnim, to będzie mu się wydawało, że to jest wysoki budżet i po prostu rozminiecie się o od 100 tysięcy do miliona. <średnio> generalnie. generalnie Ludzie, którzy nie są w naszej branży, nie mają prawa się orientować w znaczy w naszej branży. No, w naszej branży i w branżach pokrewnych, nie, czy tam na przykład przedstawiciel handlowy ogarniający meble, będzie wiedział, ile kosztuje meble. Nie wiadomo. W każdym razie, jak ktoś w ogóle jest poza tą branżą, to nie ma prawa wiedzieć, ile to wszystko kosztuje, nie ma prawa wiedzieć o tym na bieżąco. On może kojarzyć 10 lat temu, jak robił remont, albo jak tam, nie wiem, siostra, rodzice, kuzynka, ktoś tam coś budował, no to mówili, że wydali tyle, ale nie wie, ile kosztuje wszystko obecnie. A ponieważ mamy takie czasy, jakie mamy, czyli codziennie się zmieniają ceny, no to już tym bardziej nawet nam jest ciężko za tym nadążać, a co dopiero o takiemu lajkowi. Więc naprawdę bardzo Was zachęcam do tego, żeby omawiać te budżety, nawet jeśli klient się broni rękami i nogami. Mhm. To jeszcze mogę dodać tyle, że jeśli chodzi o tą właśnie nieprecyzyjność w ocenie klientów. To wydaje mi się, że też często jest tak, że taka osoba właśnie, która nie siedzi w temacie, to nawet jak tam sobie gdzieś tam wymyśla, szacuje, no dobra, to na meble wydam tyle, na tyle, tyle, to o połowie rzeczy w ogóle nie pomyśli. Oj tak, totalnie. Ludzie na przykład jak myślą o łazience, to mają takie, no dobra, umywalka, kibel, prysznic. A płytki? A płytki, a jakieś meble, a jakieś lampy, a pewnie pralka będzie też, no jakby mnóstwo tego jest, to, to nie są nigdy trzy elementy, zresztą nawet jak masz ten cholerny prysznic, to masz zestaw prysznicowy, masz odpływ liniowy, masz szybę, potencjalnie jakąś tam, nie wiem, półeczkę czy coś tam na kosmetyki, I to musisz wszystko to czymś się oświetlić, nie, <laughs> masz w tej strefie właśnie jakieś płytki, no, no nie ma cudów. Nie ma cudów. To, że jeżeli podliczysz prysznic, umywalkę i kibelek, wyjdzie ci, nie wiem, wyjdą ci dwa tysiące, no to nie znaczy, że ta łazienka będzie kosztować dwa tysiące. To jest wierzchołek góry lodowej. Chyba, że chcesz mieć gołe ściany betonowe i na No, ale nawet kibelek. nie zamontujesz tego kibla bez gabarytu, więc no umywalka też się na nic nie zda, jak nie kupisz baterii umywalkowej, więc wiesz... No tak. Także no, z prysznicy też nie skorzystasz, jak nie ogarniesz odpływu. No tak, no, no generalnie. <grystanie> w ogóle branie pod prysznicę na betonowej wylewce byłoby ciekawym doświadczeniem. No. W każdym razie, jak się nie siedzi w tym, to po prostu nie ma się o tym pojęcia. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś wcześniejsze doświadczenia, no to te ceny prawdopodobnie będą już nieaktualne. Jeżeli macie taką sytuację, że klient nie chce z Wami rozmawiać o budżecie, to zachęcam Was do tego, żeby na przykład wysłać mu artykuł, na temat tego, jaki budżet na co starcza, napisane w taki sposób, żeby dla klienta to było jak najbardziej zrozumiałe, czyli niski laminaty, panele i tak dalej. W średnim będzie już deska drewniana, ale jeszcze nie granitowy blad w wysokim będzie i granit, i deska. I Wiesz, marmur. Wie, tak, wiecie. Nie, może marmur nie. Marmur nie. marmuro podobne jeszcze. A to w bardzo, bardzo wysokim. Jeszcze, mhm. jeszcze kilka, kilka punktów wyżej. W taki sposób, żeby klient miał jakiś taki punkt odniesienia, nie? No bo mhm. to, że fotel w niskim budżecie będzie kosztował tysiaka, w średnim 2,5, a w wysokim 5, to to temu klientowi to nic nie powie, bo on nie wie, jakie są ceny. No nie, jak sobie wygoogla fotel, no to mu się pokażą we wszystkich tych cenach mhm. o ilość przykładów i on nie wie, co tutaj będzie miał dla niego sens. Więc bardziej chodzi o takie przykłady, na co można sobie pozwolić, typu deska, typu granit i tym podobne. Nie mam taki artykuł, więc możecie odsyłać do niego, jakby co, na obiecką.pl kośnik blog. On jest oczywiście dostępny. Ogólnie, ogólnodostępny, bezpłatny, więc możecie tam to linkować, możecie stworzyć swój artykuł tego typu i, i tam linkować klientom. Myślę, że jak klient może sobie w spokoju we własnym domu poczytać o tym wszystkim, a nie tak się czuć trochę jak nas w powiedzi, jak my to recytujemy na spotkaniu, to też będzie mu łatwiej podjąć jakąś decyzję, zastanowić się na spokojnie, czy faktycznie potrzebuje tą deskę i ten granit i tym podobne rzeczy, czy ten tańszy budżet będzie dla niego okej. Okay. Mm -hmm. to jeszcze warto dodać, że te artykuły były pisane nie. kilka lat nie? Aktualizowała się? Tak, we wrześniu 2022 była aktualizacja opuszczona. Okay. Teraz jak to nagrywamy, to, to jest kwiecień 2023, więc no pół roku. Aha, no to spoko. Także tam troszkę tylko się zmieniło. Bo pierwsza no. wersja to tak z 4 lata temu chyba, nie? No, nawet 5. 5, no tak, no to one są srogo już nie aktualne. Tak przesunęło się od 1000 zł, wszystko Ups. na metrze. No, także, także jakby co to sobie znajdźcie ten artykuł, zachęcam was serdecznie. No, on jest właśnie tak napisany, żeby klienci to ogarnęli. No, on nie jest napisany dla innych architektów, znaczy no, tylko właśnie z myślą o klientach. Albo stwórzcie coś własnego, jakiś taki swój własny przewodnik po prostu dajcie trochę przestrzeni i czasu klientowi, który się boi tego tematu, żeby nad nim przysiadł w taki jak najbardziej przyjazny sposób. Bo nieraz klienci się boją tego, że wykończenie mieszkania będzie kosztowało majątek i trochę mają tak, że nie chcą tego wiedzieć. No ale kurwa, i tak się tego dowiedzą na koniec. Więc może lepiej, żeby od początku wiedzieli, a nie na koniec, jak już nie można nic zmienić, nie? Bo jak wtedy no tak. przychodzi wielki rozczarowanie i o Jezus, nie mamy nawet jednej trzeciej tej kwoty, no to wtedy projekt musi iść do kosza, no bo cóż innego można z nim zrobić. Bo jak są takie gigantyczne rozbieżności pomiędzy możliwościami finansowymi, a tym ile wyszło, no to nikt kurna nie będzie 30 lat oszczędzał, żeby dokończyć realizację. <laughs> Jakby, mierzmy siły na zamiary. Także, no naprawdę, nie ignorujmy tego. Ja wiem, że to może być trudne, ale no to jest tak bardzo ważny temat, że jeżeli przymkniemy na to oko i pozwolimy klientowi, żeby jedyne co nam powiedział, no to tak, żeby było dobrze. No, taki średni budżet, to naprawdę, no, nam się oberwie potem, nie? <laughs> Marne szanse, że, że się to skończy dobrze dla nas, więc nawet z czysto egoistycznych poputek dbajcie o to. Żeby potem nie mieć przechlepanych. Nie mam nic do dodania. Zgadzam się. Trzeci błąd, o którym chciałam wspomnieć, to brak zatwierdzonych decyzji. Myślę, że to jest coś, co, z czego wiele osób sobie zdaje sprawę, że jak zamykamy wizualizację, to trzeba dostać oficjalną akceptację na piśmie. Natomiast nie zawsze o to zadbamy. Nieraz jest tak, że po prostu umowa jest w taki sposób skonstruowana, że zrobienie przelewu przez klienta jest równoznaczne z etapem projektu, który właśnie zamykamy tym przelewem. Nie? Natomiast no, czasem jest tak, że wydaje nam się, <laughs> że mamy wszystko dogadane i przechodzimy do następnego etapu, ale klient dalej się nad tym zastanawia. I to potrafi być bardzo niebezpieczne. Oczywiście, no może być bezproblemowe, jeżeli dotyczy jakichś zupełnych detali. Nie wiem, czy, czy na przykład. Organiczny, dekoracyjny uchwyt ma przypominać pszczołę czy tam jak, jakiś listek, nie? No to to już, <gryw> to już nie jest istotne, nie? Natomiast nieraz jest tak, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, a w klientach tutaj buzują decyzje i to duże decyzje. Pamiętam, że moim rekordem było, jak oddałam klientce już cały projekt wykonawczy. A ona poprosiła, czy możemy zamienić miejscami pomieszczenia, które nie, nie były pokojami w odbiciu lustrzanym obok siebie, tylko miały zupełnie inny układ, to były zupełnie inne. I nie wiem, jak ona to sobie wyobrażała, że nie dość, że na rysunkach mamy je rozrysować od zera, to jeszcze wizualizację zrobić od zera, I jakoś przetłumaczyć te pomieszczenia na zupełnie inny układ, inne proporcje, inną wielkość. No. Nie. Ja się wtedy nie zgodziłam, no bo to było tak absurdalnie późno, że no nawet nie wyobrażałam sobie, że mam to negocjować z nią, nie? Że mam w ogóle to rozważać. Więc tylko powiedziałam, że no jest za późno na takie rzeczy. I możliwe, że do dzisiaj ta pani mnie nie lubi przez to. Nie wiem, w każdym razie no tam postawiłam granicę, ale nieraz tak jest, że wydaje nam się, że już mamy wszystko dogadane, że już nie ma żadnych więcej pytań, a w rzeczywistości w kliencie tam buzują te tematy cały czas. Wszystko jest pootwierane, to co powinno być już zamknięte. No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że. Może być potem taka sytuacja, że na koniec projektu klient powie, że w tej kuchni to może jednak chciałby wyspę, ale twoja historia spokojnie jest jeszcze lepsza. Tak, tak. Nawet miałam kursantkę na którymś kursie, która opowiadała, że z łazienką klienci walczyli. Na początku się zastanawiali, czy, czy tam ją z czymś łączyć, czy powiększać. Już no, jakiś wiesz, w ogóle, układ funkcjonalny z przesuwaniem ściany chyba, z tego co pamiętam, wchodził w grę. No, i wiesz, coś tam zatwierdzili, powstały wizualizacje, zatwierdzili, powstały rysunki wykonawcze, i, i dalej wracali do tej łazienki, czy w ogóle rozwalić tą ścianę i w ogóle tam wszystko inaczej zrobić. Więc to jest fascynujące, że czasem po prostu pewne tematy, no, trzeba podjąć decyzję, żeby iść do przodu, więc klienci podejmują decyzję, ale w rzeczywistości, no, jesteśmy jeden krok do tego, żeby wrócić do samego początku, nie, do samego punktu wyjścia. To, co mogę Wam poradzić w takiej sytuacji, żeby tego uniknąć, co oczywiście nie będzie działało w 100% przypadków, ale dawać klientowi znać uczciwie, że w pewnych momentach już po prostu decyzje będą nieodwracalne. Nie tak jak z tym pokojem, że teraz jest czas, żeby się nad czymś zastanowić i okej, okay, możemy na przykład na to poświęcić dodatkowy tydzień. Spoko. Może jeszcze się raz spotkamy, może omówmy wszystkie za i przeciw, ale jak przejdziemy do następnego etapu, to już nie ma szansy, żeby wracać do tego poprzedniego, czy jeszcze poprzedniego. To już jest klepnięte, nie? Mhm. I to, wiesz, może być przerażające dla klienta, szczególnie takiego, który ma tendencję do zmiany zdania, ale gdzieś tam no, trzeba to trzymać w ryzach, nie? I to nie chodzi o takie, o takiej podejście, że o mi się nie chce zmieniać, no to, to nie będę tego robić, tylko chodzi o to, żeby iść do przodu, nie? Żeby jakby mm, pomóc temu klientowi niezdecydowanemu, utrzymać się na właściwych torach. Bo to też jest dla jego dobra, żeby to szło do przodu, a nie żeby cały czas się kręcić w miejscu, nie? Bo często jest tak, że klient jest niezdecydowany, ale jednocześnie za tydzień wchodzi elektryk, nie. <grym> Ups. No, i co dalej? Nie? I to my jesteśmy tą osobą, która musi dopilnować, żeby to pykło. Tak, no to ponownie zgadzam się, że właśnie stworzenie w tym procesie projektowym takich punktów, na, na których już właśnie są podejmowane jakieś takie ostateczne decyzje, żeby potem już nie wracać do, do jakichś wcześniejszych ustaleń, jest. No, jest dobre z punktu widzenia tego, żeby ten proces płynnie przebiegał. Mm -hmm, tak. Jeszcze powiedziałam o tym, że żeby mówić, kiedy coś jest ważne do zatwierdzenia, możecie też mówić, kiedy są jakieś pierdoły, które klient sam może zmienić, tak jak z tymi uchwytami, czy będą takie, czy takie, nie. Bo to nie ma aż takiego znaczenia. Więc gdzieś tam można zostawić otwarte furtki na zasadzie, to nie jest teraz istotne. Proszę spokojnie sobie do tego dojrzeć. Możemy do tego wrócić nawet za dwa miesiące. A tutaj tego nie wiem, układ funkcjonalny, no już absolutnie tego nie możemy zmienić. Nie? Tak, no to potem nie wiem, klient się zastanawia, czy chce sofę, nie wiem, szarą czy beżową. No to... Tak, no to już wiesz. Zobaczy sobie próbki na żywo i zdecyduje, co mu się na żywo bardziej podoba, nie? chociaż na nowiskach to będą dwie różne sofy. Nieważne. Koniecznie nie wierzę, że beż i, i szary się bardzo różnią dla nas architektów. No na jakiej sofie teraz siedzisz? Bardziej beżowej, czy bardziej szarej? To jest pytanie zastąpione. Beżowej. No, dobrze. Powiedzmy. Ale fotele są szare. Ja bym powiedziała, że 50-50, ale okej. Okay. Przejdźmy do, do następnej rady. Tak. Czwarta porada, czego nie robić, no to warto pilnować terminów rozpoczęcia. No i tego oczywiście ile co zajmuje, ale przede wszystkim tego, żeby punktualnie zaczynać. Jeżeli mamy taką sytuację, że my mamy poślizg i zaczynamy trzy miesiące później projekt, to to jest dramat organizacyjny. <laughs> I wiadomo, są jakieś zdarzenia losowe, odpukać, ktoś może wylądować w szpitalu. No wiadomo, nie. Natomiast jeżeli to jest jakaś nasza codzienność niechcący, no to warto się nad tym pochylić i sobie na przykład przesunąć wszystko o trzy miesiące, jakoś dużo później zapisywać do kalendarza nowych klientów, żeby to naprostować. Bo jak klient od początku jest wkurzony o coś, a jeżeli jest poślizg duży czasowy od początku, to raczej to zauważy i się to nie spodoba, no to już macie podgórkę w całej tej współpracy a tego nie chcecie sobie robić. Nie tylko klientowi, ale sobie. No tak, no bo to od razu generuje jakieś, jakieś napięcia, większy poziom stresu, większą presję. A no właśnie dlatego dobrze się pochylić nad, nad zaplanowaniem ogólnie tych, tych projektów w czasie, tak żeby, tak żeby po prostu mieć na nie czas wtedy, kiedy planujemy je zacząć. Tak, i jeżeli na przykład jesteście takimi osobami, które zawsze zaczynają na czas współpracy z klientami, to możecie się dziwić, że w ogóle dałam tutaj taki punkt, ale nigdy nie zapomnę, miałam taką pracowniczkę jakiś czas temu, która mi powiedziała, że i poprzedni pracodawca praktycznie zawsze zaczynał projekty z czteromiesięcznym opóźnieniem. <gry> ja nie mogę wyjść z podziwu, że ta firma jeszcze istnieje i ma się dobrze. I, I... I jak? <laughs> Cztery miesiące i to nie jednorazowo, tylko zawsze. Czemu? <laughs> no bo rozumiem tam, że ktoś nie wiem, raz się omsknął, no źle zaplanował i miał obsuwę, ale żeby permanentnie w to brnąć, no to to już trzeba na jakimś wyższym poziomie Ignorować no. rzeczywistość. Wiesz co, ja <słuch> myślę, że trochę jest tak, że jak za pierwszym razem mamy taką wtopę, to to przeżywamy potem za drugim razem, jak nam się zdarzy, to to mniej przeżywamy, a potem, wiesz, mrugniemy oczami i otwieramy je i już mamy 30 takich projektów za tak. sobą i to stało się nową codziennością. Może tak. Myślę, że jest dużo jakichś takich błędów czy złych nawyków, które w ten sposób się rodzą, że nam też się wydawało na początku, że to jest bardzo złe i nigdy się nie powtórzy, no a potem nagle się powtarza na Nigdy, nikt nigdy takich rzeczy nie planuje, że o, a teraz będę mieć zajeb... opóźnienie, nie? Mhm. Ja mogę powiedzieć, że raz o miesiąc przesunęłam start projektu, bo byłam chora przez trzy tygodnie. Jak już wyzdrowiałam i spojrzałam w kalendarz, jak mi się rozwalił, to stwierdziłam, nie. <laughs> ten jeden projekt, który akurat miałam farta, bo ten klient prosił wcześniej o przesunięcie. Ja powiedziałam, że nie bardzo, no bo nie mam jak mu tego przesunąć w kalendarzu. No ale jak mi się cały kalendarz rozwalił, to ja sama go poprosiłam, żeby to przesunąć, nie? No i to mnie sporo uratowało, ale jak człowiek jest chory przez trzy tygodnie, no to i tak potem jest w Armageddon, nie? Tak, no, to... czy siak, ale poza tym się udawało zaczynać. No ale ty jesteś mistrzem organizacji. No, no tak. Powiedziałem <laughs> <laughs> jak narcy z pierwszej kategorii, ale to tak. Umiem. Zresztą są też o tym odcinki, opinarze, także możecie sobie obczaić, jeśli chcecie. Następny błąd, o którym chciałam powiedzieć. To pozwalanie klientom na to, żeby przedłużali bardzo współpracę. I nie mówię tutaj o takich sytuacjach, że projekt miał trwać 3 miesiące, a trwa 4, tylko mówię o takich hardcorek, że miał trwać 3 miesiące, a trwa rok i jesteście w połowie, nie? <noise> Bo czasem tak jest, że no, klienci permanentnie nie mają czasu do tego stopnia, że w którymś momencie zaczynają odpisywać raz na miesiąc, nie? Więc to już no, ciężko jest coś. Z tym zrobić, i zazwyczaj jest tak, że, że są jakieś usprawiedliwienia, no, że nie mają czasu, i wiesz, jakby wyrażają wolę, że chcą, żeby to szybciej szło, ale potem wychodzi, jak wychodzi, nie? Także to jest coś, czego naprawdę warto pilnować. Poza tym, że to rozwala kalendarz, to jeszcze dużo ważniejsza rzecz, o której myślę, to jest to, że jak na przykład dochodzi do robienia dokumentacji technicznej albo do specyfikacji, czyli do listy wyposażenia, podczas gdy my robiliśmy wizualizację rok wcześniej, to jest naprawdę duże ryzyko błędów, bo my po prostu nie pamiętamy, co mieliśmy na myśli. Nie mówię już o tym, że ileś tam materiałów, czy mebli, czy lamp już mogą nie być dostępne w sprzedaży, nie? Tak długo mm -hmm. później. Wiadomo, można tam poszukać jakichś alternatyw, ale no, no, moim zdaniem najgorzej z tymi rysunkami, że jak się robi wizualizację, to ma się, nie wiem, pomysł na jakieś ukrycie rur, na to, że coś tam musi być konkretnej wysokości, bla, bla, bla. A potem jak do tego się tam po takim czasie, to już, wiesz, jakby trzeba odkrywać Amerykę na nowo, nie? I to jest straszna strata czasu i duży potencjał, żeby coś przyuczyć, żeby zrobić jakiś błąd, żeby źle coś zinterpretować, nie? Bo niestety można by pomyśleć, że to projektowanie wnętrz, no to ileż tam jest takich niespodzianek, ale często nawet te nowo budowane domy, czy te mieszkania od deweloperów, prosto. Mają dużo swoich niespodzianek. Coś zostało zbudowane inaczej niż miało być. Ktoś zwalił wentylację. No to wiesz, niespodzianek jest mnóstwo, nieraz. No tak, no i tak jak powiedziałaś, jeśli to jest takie rozciągnięte, no to trzeba sobie potem za każdym razem przypominać mnóstwo mhm. rzeczy, jak się siada. No więc, siłą rzeczy, to przedłuża też, wymaga od nas więcej godzin pracy niż. Niż by wymagało, gdyby to było to w takim spójnym tak, w jakimś procesie ciągu. Bez, uh -huh. bez większych przerw. No tak, no bo jeżeli raz na miesiąc siadamy na 5 godzin, no to za każdym razem pierwszą godzinę z tych 5 musimy poświęcać na to, żeby sobie przypomnieć, co to w ogóle był za projekt, nie? No. Szósta i przedostatnia porada dzisiaj to jest to, żeby. Do czego właściwie już nawiązywałam wcześniej, ale ponieważ ponumerowałam te porady, <laughs> i musi być siódemka, bo tak jest w tytule, bo siedem brzmi lepiej niż sześć, to powiem o tym jeszcze raz odrębnie, mianowicie nie pozwalajcie klientom wracać do tych zamkniętych decyzji. Jeżeli już pyknęli jakąś decyzję, pyknęli jakiś, jakiś zakres, to nie zakres, tylko jakiś etap projektu, to nie pozwalajcie na to, żeby zamieniać miejscami te pomieszczenia. Bo jak są takie zmiany wprowadzane na zasadzie O, teraz mi się przypomniało, no to szybko coś porobię. Szybko tutaj podmienię te opisy, tutaj coś przesunę. To zawsze to ma większe prawdopodobieństwo błędów. Ja często jestem pytana o to, czy popełniłam jakieś hardkorowe błędy w swojej karierze i zawsze opowiadam o nie otwierającej się szafce w kuchni. Klientki koniecznie tutaj mhm. macha głową, bo, bo pamięta te czasy. No bo oczywiście szafka pod sufitem uderzała w lampę natękową. Ktoś kiedyś na webinarze napisał, że kto nigdy tego nie przeżył, właśnie tej, tej szafki kontrolampy, nie to niech już pierwszy rzuci kamieniem. <laughs> Więc no ja właśnie też coś takiego przerobiłam. I to była historia pod tytułem klient dzwoni, że potrzebuje na już, a jestem frajerem i się zgadzam. I robię rysunek oświetlenia bez kontekstu żadnego po prostu na już na szybko 15 minut i wysyłam. I zawsze takie zmiany wprowadza to de facto nie była zmiana, to było po prostu kolejny rysunek do projektu, znaczy kolejny pierwszy rysunek do projektu, bo w ogóle rysunki jeszcze wtedy nie powstały, tylko wizualizacje. Więc robienie czegokolwiek w projekcie na zasadzie na szybko, na już, tylko to zrobi i będzie dobrze, sprawia, że nie myśli się o kontekście. Albo nie myśli się o wszystkim, co jest w tym kontekście, nie myśli się o tych wszystkich elementach, które sprawiają, że coś musi być zrobione jakoś. I walniemy błąd. Więc to nie tylko chodzi o to, żeby udupić klienta i nie pozwalać mu zmieniać decyzji, ale o to, żeby potem nie świecić oczami, jak coś walniemy w projekcie. Tak. Bardzo nie masz dzisiaj nic do powiedzenia. No wiesz, no co mam powiedzieć, skoro. Skoro pozostaje się tylko zgodzić. I ostatni błąd w organizacji procesu projektowego jest taki, że wysyła się ważne etapy projektu, które wymagają myślenia, a nie tylko kreatywności, jak wizualizacji, czyli dokumentacja techniczna i lista wyposażenia, że je wysyłamy w momencie, jak jesteśmy zmęczeni po wielu godzinach siedzenia w nich. To jest moim zdaniem błąd, bo nawet jak sprawdzimy w takim stanie to, co zrobiliśmy, to jest marna szansa, że coś wyłapiemy. Ja zawsze robię tak, szczególnie z dokumentacją techniczną, że jeżeli ją robię cały dzień, znaczy no robię ją, nie wiem, tydzień, a potem cały ostatni dzień, no nie? Mm -hmm. I na koniec dnia ją kończę, to nigdy jej nie wysyłam, a przynajmniej tak się staram, żeby nigdy jej nie wysyłać tego dnia, tylko idę spać. Następnego dnia sobie ją sprawdzam na świeżo, nie na zmęczeniu i wtedy dopiero wysyłam. I myślę, że to jest warte nawet zerżnięcia terminu, żeby tylko mieć pewność taką, trzeźwą, <laughs> pewność trzeźwego umysłu, że tam nie ma żadnych błędów. Oczywiście i tak możemy coś przeoczyć. To jest ryzyko zawodowe i, i nie pozbędziemy się tego, ale będziemy mieć czyste sumienie, że. W tym zmęczeniu tego nie wysyłaliśmy, nawet tego nie sprawdzając, bo jesteśmy już tacy umęczeni, że tylko chcemy się tego pozbyć. Nie? No tak, to jest, myślę, że bardzo, bardzo przydatna rada, że żeby właśnie na spokojnie zadbać o to, żeby to, co wysyłamy, było. Możliwie jak, jak najlepsze i pozbawione błędów, i właśnie żeby nie ulegać takiej presji, że okej, okay, dobra, chcę już mieć to z głowy, właśnie skończyłem, kliknąłem, narysowałem ostatnią kreskę, wpisałem ostatnie słowo, więc ciach, wysyłam od razu, pozbywam się tego tematu, tylko właśnie na spokojnie sobie jeszcze do tego wrócić następnego poranka. Z wypoczętym umysłem, i zobaczyć, czy nie ma tam jeszcze jakiejś głupoty, którą zmęczeni całym dniem pracy gdzieś tam przypadkiem wróciliśmy. albo po prostu o czymś zapomnieliśmy. Pamiętam, że no tak. raz miałam podwykonawczynię od rysunków, a sprawdzałam chyba trzy razy jej rysunki, bo to był pierwszy projekt wspólny. Sprawdzałam, poprawiałyśmy, wysłałam do klienta, a klient mi odpisuje. Na tym jednym rysunku nie ma żadnego wymiaru. <laughs> Żadna z nas Żadna się z... nie zorientowała. <laughs> Bo wiesz, szuka się błędów, no nie? Ale możesz nie zauważyć czegoś takiego, że w ogóle czegoś brakuje, części rysunku, nie? No to nieźle. Ale Zdarzyło się już mi się dziw. też, że jeden czy dwa meble na zamówienie w ogóle nie zostały rozrysowane. No i ja też szukając błędów się nawet nie zorientowałam, że tego brakuje. No tak, bo to, że coś jest, nie wiem, krzywe czy tam źle zrobione, to jest łatwiej zauważyć niż, mhm. że czegoś nie ma. Tak. W ogóle. Dokładnie. A więc naprawdę te fakapy, które można zrobić w dokumentacji, to jest, wiesz, książka, bo można o tym napisać, co tam można spieprzyć, i naprawdę ta książka. Będę miała dużo stron. No ale jeszcze chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, że z jednej strony, oczywiście, jeżeli będziemy mieć mniej fakapów w projekcie, chociażby w dokumentacji, to klient będzie bardziej zadowolony. To jest oczywista oczywistość, ale też dla nas to jest lepsze. Bo my mamy spokój, nie musimy się potem tłumaczyć, nie musimy potem się martwić o to, że ktoś nam zostawi złą opinię i tak dalej. Więc to jest takie win-win. Raz się postaramy, raz sobie odroczymy wysyłanie czegoś i wszyscy są szczęśliwsi. Więc to naprawdę warto wdrażać takie organizacyjne triki, żeby ulepszyć ten proces projektowy. Nie wiem, jak to nazwać. Takimi pierdółkami właściwie, bo to nie są jakieś takie duże rzeczy, a jednak potrafią zdziałać nie cude, ale trochę zdziałać. Dobre nawyki. Tak, o, no bardzo ładnie to nazywałeś. No, dziękuję. Do czegoś się czasem przydaje. Po <grym> to, to warto było Cię mieć w tym odcinku. <grym> to co, kończymy już? Czy masz coś do powiedzenia? Chyba nie mam. Pochwal, że ładnie wymyśliłam siedem punktów. Bardzo pięknie wymyśliłaś Siódemka no, to dziękuję. jest taka ładna liczba. Dobrze. Moi drodzy, żegnamy się z, już z Wami. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do słuchania też innych odcinków podcastu i tu się nie zgodzę w co drugi czwartek o 10. Ostatnio zorientowałam się, że w poprzednim odcinku było tak, że mówiłam, że no odcinek co dwa tygodnie, to słyszymy się za tydzień. Nie? <noise> Także. A jeszcze, jeszcze, muszę się przyzwyczaić do mówienia poprawnie. Widzimy się, a właściwie słyszymy się za dwa tygodnie. To pan! Cześć! I od paru lat prowadzę własną pracownię Bleh.